numerem. Jeden Żurawskiego z GKM-u, na drugiej pozycji Kasku Biały, Skarżyński, również z Grudziądza, więc szykuje się niezbyt szczęśliwy początek dla żużlowców Wandy. Dwóch zawodników przyjezdnych prowadzi. Na trzeciej pozycji jedzie Piotr Styczyński, Wanda Realbut w kasku czerwonym i w niebieskim Tomasz Krotysz na czwartym, ostatnim miejscu. Do tej pory w występach, w historii występów o Mistrzostwo II Ligi Wanda nie wygrała ani jednego spotkania z GKM-em Grudziądz. I nadal dwóch zawodników z Grudziądza na prowadzeniu. Widzimy Żurawskiego, który mija linię mety. Na drugiej pozycji przyjeżdża Skarżyński. GKM wygrywa 5-1. Na trzecim miejscu bieg kończył Styczyński, a na czwartym Tomasz Krotysz. 5-1 prowadzi GKM po pierwszym wyścigu. Teraz przygotowanie do wyścigu drugiego. W kasku żółtym Kępiński, z Grudziądza, w kasku czerwonym Tronina Wanda, w kasku białym Kornacki, GKM Grudziądz i w kasku niebieskim Zieliński Wanda. I taśma poszła w górę. Dzisiejszy mecz sędziuje pan Jerzy Najwer z Gliwic. I Tronina na prowadzeniu. Tuż za nim w kasku niebieskim jedzie Zieliński, a więc dwóch zawodników z Wandy. Może uda się rewanż za ten nieszczęśliwy start 101 wyścigu, w którym zawodnicy GKM-u odnieśli podwójne zwycięstwo, ale Tronina nadal na prowadzeniu. Tymczasem na drugą pozycję wysunął się Kępiński z Grudziądza, ale walczy znakomicie Zieliński. Próbował wcisnąć się po zewnętrznej między zawodnika Grudziądza a Wandę i teraz tak. Maksymalną moc silnika odkręcił ten gaz do końca i jak wystrzelony z procy wyszedł na drugą pozycję. Na pierwszej pozycji wydaje się już niezagrożony, jedzie Tronina, ale tu jest niesamowita walka o drugie miejsce pomiędzy Zielińskim z Wandy i Kępińskim z Grudziądza. Teraz jak gdyby Zieliński zdobył przewagę i utrzyma ją do końca, więc zwycięża Sławomir Tronina, zdobywa 3 punkty, na drugiej pozycji przyjechał Zieliński, a więc podwójne zwycięstwo zawodników Wandy 5-1, trzecia pozycja to Kępiński z Grudziądza i na czwartym miejscu Kornacki. Po dwóch wyścigach stan meczu 6-6. A teraz ten, na którego wszyscy bardzo liczą w Krakowie, Misza Starostin w kasku czerwonym, w kasku żółtym Józef Petrikowicz, zawodnik węgierski, jeżdżący w barwach GKM-u Grudziądz, w kasku niebieskim Mariusz Niemczura i w kasku białym Danielewski z GKM. I taśma w górę, wystartowali Starostin, Petrikowicz. I Petrikowicz wysuwa się na pierwsze miejsce, ale Michał Starostin na pewno będzie walczył, aby wyprzedzić zawodnika GKM-u, Węgra Petrikowicza. Petrikowicz prowadzi Starostin drugi, na trzeciej pozycji w kasku niebieskim jedzie Mariusz Niemczura i zamyka stawkę zawodników startujących w trzecim wyścigu Danielewski z GKM. I Petrikowicz wydaje się być albo lepiej przygotowany do tego spotkania, albo ma mocniejszy motocykl od Starostina, bo wyraźnie już teraz prowadzi w trzecim biegu. Michał Starosti. Filar zespołu Wandy, a na prowadzeniu Petrikowicz w kasku żółtym. Michał Starostin tak jakby się już pogodził z tym, że nie wyprzedzi zawodnika GKM-u. Jedzie spokojnie i Petrikowicz wygrywa 3 punkty, Starostin jest drugi, 2 punkty. Niemczura trzeci, 1 punkt i z zerowym dorobkiem punktowym kończy trzeci wyścig Danielewski, a więc 3-3 w trzecim wyścigu i nadal remis 9-9 po 3 biegach. Zobaczymy, jak będzie w czwartym wyścigu, w którym startują Wojciech Kiełbasa, Wanda, kask niebieski, kask biały to Markuszewski, GKM. W kasku czerwonym, zaraz to zobaczymy, Sławomir Tronina, Wanda. I w kasku żółtym Robert Kępiński
Grudziądzki Klub Motorowy. I pełna moc silników. Tronina znakomicie wyszedł ze startu na pierwszą pozycję i utrzymuje ją po pierwszym wirażu. Na drugim miejscu jedzie Markuszewski z GKM-u. Sławomir Tronina prowadzi. Przypomnę, że Tronina w swoim pierwszym starcie, w drugim wyścigu wygrał, zdobył 3 punkty. I teraz Sławomir Tronina na prowadzeniu, a za nim w kasku białym zawodnik GKM-u Markuszewski. Tronina, Markuszewski. Kiełbasa z bandy na ostatniej pozycji. Na trzecim miejscu jedzie Kępiński z GKM-u. Teraz widzimy Wojciecha Kiełbasę. Defekt silnika Markuszewskiego wyklucza z walki, a więc Tronina na prowadzeniu w kasku czerwonym. W kasku żółtym na drugiej pozycji Kępiński i Kiełbasa to będzie jeden punkt. Będzie trzeci. I tak kończy się zwycięstwem Troniny czwarty wyścig. Na drugim miejscu przyjeżdża Kępiński, trzeci jest Kiełbasa. Wanda wygrywa 4-2, a tu pechowiec Markuszewski. Wanda wygrywa czwarty wyścig 4-2. Obejmuje po raz pierwszy prowadzenie w meczu 13-11. Wyścig piąty. W kasku białym Skarżyński GKM, w kasku niebieskim Krotysz Wanda, w kasku żółtym Petrikowicz GKM i w kasku czerwonym Michał Starostin Wanda. Wyścig piąty. Po czterech wyścigach Wanda prowadzi 13-11. Zobaczymy, czy Michał Starostin zrewanżuje się Petrykowiczowi za porażkę w pierwszej konfrontacji tych dwóch zawodników. I Starostin na prowadzeniu, Petrykowicz w kasku żółtym na drugiej pozycji. Michał Starostin, kask czerwony, Petrykowicz kask żółty. Trzeci w kasku białym Skarżyński z GKM-u i Tomasz Krotysz, zawodnik, który niedawno uzyskał licencję żużlową, ma teraz kłopoty z motocyklem. Obawiam się, że jest to jakiś defekt, który nie pozwoli Krotyszowi dokończyć wyścigu. Starostin, Petrykowicz i Skarżyński. Starostin prowadzi, Petrykowicz walczy o to, aby wyprzedzić Rosjanina jeżdżącego w barwach Wandy Realbut. Ostatnie okrążenie. Starostin. Miejmy nadzieję, że doświadczenie tego zawodnika przechyli szale zwycięstwa na jego stronę. Michał Starostin spokojnie. Ostatni wiraż prosta i Michał Starostin zdobywa 3 punkty. Drugi jest Petrykowicz, trzeci Skarżyński. Bieg remisowy 3-3, 16-14 po 5 wyścigach dla Wandy. I notatki w programie zawodów. Wyścig szósty. W kasku białym Kornacki GKM, w kasku niebieskim Zieliński Wanda, w kasku żółtym Żurawski GKM i w kasku czerwonym Styczyński Wanda. I teraz Styczyński świetnie zaatakował z czwartej, trzeciej pozycji. Wyszedł na prowadzenie, w kasku żółtym goni go Żurawski z GKM-u. W kasku niebieskim Zieliński z Wandy na ostatniej pozycji. I świetnie Styczyński prowadzi. Rozciągnęła się stawka zawodników jadących w szóstym wyścigu. Styczyński, za nim Żurawski, Zieliński i Kornacki z czwórką z GKM-u. I teraz Kornacki za odjechanie zawodnika Wandy Zielińskiego zostaje wykluczony przez sędziego zawodów. Widzimy biała plansza, białe takie koło i czarna flaga oznacza, że zawodnik GKM-u został wykluczony przez sędziego z wyścigu, a więc w trzyosobowym składzie dojeżdżają do mety zawodnicy. Szósty wyścig wygrywa Styczyński, drugi jest Żurawski z GKM-u, trzeci Zieliński z Wandy. 4-2 wygrywa Wanda i obejmuje prowadzenie 20-16. I wyścig siódmy, młodzieżowy. W kasku białym od zewnętrznej strony
Markuszewski GKM, w kasku niebieskim Jęczura Wanda, w kasku żółtym Winnicki GKM i w kasku czerwonym Wojciech Kiełbasa, zawodnik Wandy. I na prowadzeniu Markuszewski. W kasku czerwonym Kiełbasa na drugiej pozycji. W kasku czerwonym Kiełbasa i w kasku żółtym Winnicki. A Mariusz Niemczura na ostatniej pozycji, ale miejmy nadzieję, że zawodnik Wandy, Mariusz Niemczura, zaatakuje tak, jak to teraz zrobił. Świetnie, przesunął się na trzecią pozycję. Na prowadzeniu Markuszewski, na drugiej pozycji jedzie Kiełbasa i na trzeciej Niemczura. A więc dobrze, przy prowadzeniu po sześciu wyścigach 20 do 16 ważne jest, aby nie przegrywać, aby przynajmniej remisować te biegi. I pewne prowadzenie Markuszewskiego z GKM-u i dwóch żużlowców Wandy w kasku czerwonym, Kiełbasa w kasku niebieskim Niemczura. To są zawodnicy jadący na drugiej i trzeciej pozycji w biegu siódmym. I koniec, wygrywa Markuszewski, zdobywa 3 punkty, drugi jest Kiełbasa, 2 punkty, trzeci Niemczura, 1 punkt i Winnicki na czwartej pozycji z zerowym dorobkiem punktowym. Wyścig remisowy 3 do 3 i po 7 wyścigach Wanda prowadzi 23 do 19. I sędzia zarządził zroszenie toru wodą, wyrównanie, tak aby zawodnicy mieli komfortowe warunki do startów. Jak na razie szczęśliwy jest to mecz. Ani jednej wywrotki, ani jednego upadku. Oby tak dalej, oby naszym udziałem były tylko przeżycia związane ze sportem. I bieg ósmy w kasku czerwonym Tronina Wanda, w kasku żółtym Żurawski GKM, w kasku niebieskim Zieliński Wanda i w kasku białym Skarżyński GKM. I proszę zobaczyć, jak teraz Skarżyński fantastycznie zaatakował. Wydawałoby się, z trudnej pozycji minął stawkę zawodników i Skarżyński w kasku białym z GKM-u na prowadzeniu. Tronina jest drugi, na trzeciej pozycji w kasku niebieskim Zieliński z Wandy. A więc znowu zanosi się na wyścig remisowy. Bardzo wyrównane zawody. Przypomnę, Wanda jeszcze do tej pory nie wygrała z GKM-u. Bardzo chcieliby zawodnicy Wandy, bardzo chciałby trener Stanisław Kępowicz przełamać ten kompleks drużyny z Grudziądza. Wszystkie mecze, jakie Wanda rozgrywała do tej pory z GKM-em, przegrywała. I teraz na prowadzeniu w kasku białym nadal Skarżyński, Tronina na drugiej pozycji, a na trzecim miejscu jedzie Zieliński. To dwaj zawodnicy Wandy. Stawkę zawodników biegu ósmego zamyka Żurawski jadący w kasku żółtym. I spokojna jazda Skarżyńskiego. Ma przewagę, utrzymuje ją. W takiej kolejności zawodnicy minęli linię mety. Wygrał Skarżyński, drugi Tronina, trzeci Zieliński, czwarty Żurawski. 3 do 3 w biegu ósmym, 26 do 22 po 8 startach. I bieg dziewiąty. Kask czerwony Styczyński, kask żółty Kępiński, kask niebieski Niemczura i kask biały Kornacki. Wystartowali. Świetnie teraz walczy. Oby mnie zapeszył. Wychodzą na dwie pierwsze pozycje zawodnicy Wandy. Styczyński w kasku czerwonym i Nieczura w kasku niebieskim. I teraz już tylko, aby jechali mądrze, spokojnie, współpracowali ze sobą, tak jak się to robi w startach podczas zawodów par. Tu trzeba umiejętnie ustawiać się na wirażach, tak aby blokować oczywiście w sposób dozwolony wyjście z wiraża zawodnika jadącego na trzeciej pozycji, a jest nim Kępiński w kasku żółtym z GKM-u. Na ostatnim miejscu jedzie Kornacki. A więc dwóch zawodników Wandy na prowadzeniu i oby rozsądnie, umiejętnie dowieźli 5 punktów do mety. Kask czerwony Styczyński, kask niebieski Niemczura. Świetnie, świetnie, oby tak dalej, oby do mety nic się nie przytrafiło, żaden defekt i spokojnie przejechali są. A więc podwójne zwycięstwo Wandy, Real Bud na pierwszej pozycji, Styczyński na drugiej Niemczura, trzeci był Kępiński, czwarty Kornacki, 5 do 1 dla Wandy w dziewiątym wyścigu
i prowadzenie po 9 wyścigach 31-23. Wyścig 10. Petrikowicz kask żółty, Kiełbasa kask niebieski, Markuszewski kask biały i w kasku czerwonym Tronina. Tronina i Kiełbasa to zawodnicy Van der Albut, a Petrikowicz i Markuszewski to reprezentanci GKM-u. Trwa trochę ustawianie zawodników do startu w biegu 10. Już wszystko jest w porządku. I wystartowali, ale o pechu może mówić Markuszewski, zdenerwowany w kasku białym. Awaria sprzęgła i został na starcie. A na prowadzeniu widzimy w kasku żółtym Petrikowicza z GKM-u, a za nim Tronina i Kiełbasa. Tronina jedzie w kasku czerwonym. No, Markuszewski zły. Zawiódł motocykl na samym starcie. No, prawdziwy pech tego zawodnika. I Petrikowicz. Węgier jeżdżący w barwach gruziąckiego klubu motorowego. Już zdobył odpowiednią przewagę i w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli nie będzie miał takiej przygody z motocyklem jak jego kolega klubowy Markuszewski, dojedzie spokojnie do mety na pierwszej pozycji. A więc kolejny wyścig remisowy, na to się zanosi. Tronina i Kiełbasa już spokojnie jadą, aby dowieść 3 punkty dla swojej drużyny. Natomiast Petrikowicz niezagrożony mija linię mety. Wygrywa drugi jest Tronina, trzeci Kiełbasa, 3-3. I po 10 wyścigach Wanda prowadzi 34-26. A tu motocykl Markuszewskiego, który go tak zawiódł na samym starcie do biegu. I bieg 11. Kask biały Markuszewski, kask czerwony Starostin, kask niebieski, kask żółty Skarżyński i w kasku niebieskim Niemczura. Świetnie teraz Niemczura i Starostin. Starostin to jak gdyby otwierał Niemczurze drogę na dogodną pozycję i teraz Mariusz Niemczura obejmuje prowadzenie, a Misza Starostin jedzie na drugiej pozycji w kasku żółtym na trzecim miejscu w biegu 11 Skarżyński z GKM. I Skarżyński ma tym razem defekt motocykla. Tak więc na trzeciej pozycji w biegu 11 Markuszewski w kasku białym. Trzech zawodników już tylko na torze, nie jeszcze. To przerwanie pracy silnika było chwilowe i widzę, że Skarżyński jednak kontynuuje jazdę. Bieg 11. Najważniejsze dla kibiców Wandy jest to, że na prowadzeniu jest dwójka Van der Albut, Niemczura i Starosti. Ostatnie okrążenie. No, w wyrazie o pechu mogą mówić zawodnicy GKM-u. Skarżyński jednak ma problemy z motocyklem. Chyba nie ukończy 11 wyścigu. Niemczura, Starostin, Markuszewski. Taka kolejność, ostatni wiraż i taka kolejność na mecie. Niemczura wygrywa, zdobywa 3 punkty, drugi jest Starostin, trzeci Markuszewski. 5-1 dla Wandy i powiększa się przewaga zawodników krakowskich. Obejmują po 11 wyścigu prowadzenie 39-27. I bieg 12 w kasku niebieskim Zieliński z Wandy, w kasku białym Skarżyński z GKM-u, w kasku czerwonym Styczyński z Wandy i w kasku żółtym Petrikowicz GKM. Bieg 12. Wanda prowadzi 39-27. Jak będzie tym razem? Startowali Petrikowicz, nieźle startował do tej pory na ostatniej pozycji. Poprzedni bieg to podwójne zwycięstwo zawodników Wandy, Starostina i Niemczury. Niemczura był pierwszy, Starostin drugi. To teraz zanosi się na kontrę GKM-u i podwójne zwycięstwo. Nie poddają się zawodnicy z Grudziądza. Chcą jeszcze nawiązać walkę. I Petrikowicz na pierwszej pozycji. Tuż za nim jego kolega klubowy Jarosław Skarżyński. Zieliński jest trzeci. Styczyński ostatni. I meta. Petrikowicz przejeżdża pierwszy, na drugiej pozycji Skarżyński, trzeci Zieliński, czwarty Styczyński, 5-1 dla GKM-u,
40 do 32 dla Wanny po 12 wyścigach. 8 punktów przewagi ma Wanna Realbook. I bieg 13 przed nami. A w biegu 13 zobaczymy w kasku niebieskim Wojciecha Kiełbasy z Wandy, w kasku białym Markuszewskiego z GKM-u, w kasku czerwonym Starostin Wanda i w kasku żółtym Żurawskim z GKM. Markuszewski, ten pechowiec, który miał kłopoty z motocyklem, odgrażał się, że teraz albo nigdy nie wierzy w peralną 13 i zobaczmy, jak walczy zawodnik z Grudziądza. W kasku białym na prowadzeniu Markuszewski, asystuje mu w kasku żółtym kolega klubowy Żurawski i Starostin na trzecim miejscu. I Misza, musisz się postarać, bo niedobrze by było, gdyby następny wyścig zakończył się porażką. Mamy i świetnie, Starostin wykorzystuje teraz moment zawahania jadącego w kasku żółtym Żurawskiego z GKM-u, wyprzedza go i znając Starostina na pewno będzie jeszcze atakował pierwszą pozycję, którą teraz zajmuje Markuszewski z GKM-u. Markuszewski, Starostin, Żurawski i Kiełbasa ma problemy z motocyklem, chyba defekt. Tak jest, wygrywa Markuszewski, drugi linii mety przejeżdża Starostin, trzeci jest Żurawski, Kiełbasa zdefektował mu motocykl, nie kończy biegu. GKM wygrywa bieg 13, 4 do 2 i 42 do 36 dla Wandy. Teraz problemy z motocyklem ma Markuszewski. No pechowo, źle przygotowana maszyna. Ciągle jakieś problemy ma ten sympatyczny zawodnik Grudziądza z maszynami teraz. Otrzymuje od swojego kolegi inny motocykl. Markuszewski w kasku żółtym, to już bieg 14, nominowany. W kasku czerwonym Styczyński, w kasku białym Żurawski, w kasku niebieskim Niemczura. I jadą teraz, zaraz po starcie. Ważny moment, walka o jak najlepszą pozycję. Świetnie. Zawodnicy Wandy, Styczyński i Niemczura na prowadzeniu. Niemczura w kasku niebieskim, drugi jest Styczyński, w kasku białym na trzeciej pozycji Żurawski, Markuszewski na czwartym miejscu. Niemczura, Styczyński. Dwa okrążenia do końca i znowu możemy obserwować klasyczną jazdę parami. Wielka sztuka. Trzeba znakomicie jeździć, świetnie ze sobą współpracować, aby właśnie w ten sposób prowadzić wyścig. I ostatnie okrążenie. Niemczura w kasku niebieskim. Przedostatni wiraż. Drugie miejsce Styczyński, kask czerwony. Trzeci jest Żurawski. I znowu Markuszewski ma problem z motocyklem, nie kończy wyścigu, defekt, wygrywa Niemczura przed Styczyńskim, trzeci jest Żurawski, 5 do 1 dla Wandy, 47 do 37 w przedostatnim wyścigu i pierwsze w rozgrywkach ligowych zwycięstwo zawodników Wandy nad GKM-em, 47 do 37 przed ostatnim 15 wyścigiem. A w 15 wyścigu pojadą w kasku czerwonym Starostin, w kasku żółtym Petrykowicz, w kasku niebieskim Tronina i w kasku białym Karżyński. I Michał Starostin na prowadzeniu. W kasku żółtym Petrykowicz, w kasku białym teraz atakuje Starostina Karżyński. Starostin, Karżyński, Petrykowicz i Tronina. Michał Starostin odjeżdża od swoich rywali. Karżyński, Petrykowicz. To odbiło motocykl z Karżyńskiego. I nadal na prowadzeniu Michał Starostin.
Skarżyński, Petrikowicz i Tronina. Bieg 15. Ostatni. Ostatnie okrążenie. Starostin, Skarżyński, Petrikowicz, Tronina. Taka kolejność. Na ostatni wiraż wjeżdża Starostin. Meta wygrywa Michał Starostin. Druga pozycja Skarżyński, przepraszam, Petrikowicz. Skarżyński miał defekt motocykla. Trzeci jest Tronina, 4 to 2 dla Wandy. I Wanda wygrywa ku radości licznej rzeszy kibiców mecz z GKM-em Grudziądz 50.